Panie Aniu, powiedzieliśmy już sobie tak naprawdę, czym jest multispektralna analiza skóry. Zobaczyliśmy, jak wygląda w praktyce, powiedzmy, diagnozowanie skóry za pomocą urządzenia LumiScan. Natomiast chciałbym do bardzo istotnej kwestii przejść, do kwestii opłacalności tego rozwiązania i to co ono wniosło do zmiany Pani biznesu. I przede wszystkim, czym Pani się kierowała, wybierając takie urządzenie? Urządzenie do analizy skóry poszukiwałam od 2 lat, ale tak naprawdę wszystkie urządzenia, które przetestowaliśmy, nie spełniały tak jakby moich wymogów. Z tego tytułu też tak długo się wstrzymywaliśmy z podjęciem tej ostatecznej decyzji co do zakupu. To co Panią przekonało, że kupiła Pani LumiScana? Na pewno innowacyjność tej technologii, na pewno to, że będziemy liderami na rynku, będziemy wyznaczać kierunek, na pewno, że jest to idealne rozwiązanie do nowoczesnego gabinetu kosmetologii, gabinetu medycyny estetycznej, klinik kosmetologii i przede wszystkim szczegółowa, obrazowa, pełna diagnostyka, która pozwala ustalić cały plan terapii naprawczej dla pacjenta, łącznie z dobraniem pielęgnacji domowej i śledzeniem postępów, archiwizowaniem kart pacjentów. Powiedzmy sobie o takich korzyściach stricte biznesowych. Czy rzeczywiście to diagnozowanie, to obrazowanie skóry ma też przełożenie na pozyskiwanie klientów albo utrzymanie dotychczasowych? Zdecydowanie, jak najbardziej. Buduje przede wszystkim lojalność, zwiększa sprzedaż pakietów zabiegowych, zwiększa sprzedaż pielęgnacji domowej, no i też przede wszystkim ułatwia sprzedaż czy to pakietów, czy pielęgnacji domowej osobom, które do tej pory radziły sobie mniej lub bardziej lepiej. Jest to zdecydowanie widoczne. Czy Pani rzeczywiście, bo Pani powiedziała, że od 4 miesięcy Pani ma to urządzenie, zauważyła realny przypływ lojalności klientów albo zwiększenia ich liczby nowych klientów? Z pewnością zauważyłam duże zainteresowanie technologią. Zauważyłam też wzrost właśnie sprzedaży pakietów, czy też wzrost przy sprzedaży pielęgnacji domowej. No i przede wszystkim ta decyzyjność, chęć skorzystania z zabiegu. Zdecydowanie bardziej ułatwia tutaj pacjentom taka analiza, podjęcie tej ostatecznej decyzji o tym, że pacjent zostaje u nas i poddaje się zaplanowanej terapii. No to, co chyba jest istotne tak naprawdę, to jest bardzo fajny fakt, który Pani podkreśliła, że urządzenie zapewniło Pani zwiększenie sprzedaży detalu, tak, czyli kosmetyków do pielęgnacji domowej, bo to jest często taka pięta achillesowa gabinetów, że nie polecają, a tutaj, jak rozumiem, czarno na białym wydruk jakby sugeruje, że jednak powinieneś, drogi pacjencie, zainwestować w ten kręg, który rozwiąże Twoje problemy, które mamy tu, nie? Tak, i też jest jednak ta terapia celowana. Pielęgnacja domowa dzięki analizie, multispektralnemu obrazowaniu skóry jest bardzo dokładna, jest właściwa, jest celowana, więc tutaj nie ma możliwości, aby któryś z elementów tej pielęgnacji był nietrafny, czy też nie służył pacjentowi. Pani Aniu, Pani wspomniała, że rzeczywiście od 4 miesięcy ma już u siebie LumiScana. Jakbyśmy porozmawiali o takich excelowych, twardych liczbach, to w jaki sposób przełożyło się to Pani na zyski? No właśnie, należy pamiętać, że LumiScan to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również idealne narzędzie sprzedażowe, marketingowe. Faktycznie, odkąd mamy LumiScan, zwiększyła się znacząco sprzedaż zabiegów, ale nawet nie pojedynczych zabiegów, tylko pakietów zabiegowych. Znacząco wzrosła też sprzedaż pielęgnacji domowej. Mogę śmiało powiedzieć, że bijemy rekordy, że to jest ten moment, w którym uczeń przerósł mistrza. Jestem bardzo, bardzo dumna z mojego zespołu, że tak idealnie dzięki LumiScanowi potrafi dobrać i sprzedać pielęgnację domową dla naszych pacjentów. Pani Aniu, nie wiem, czy Pani się zgodzi, że rzeczywiście to też może być kolejny atut tego, problem, który, jak wiemy, dosyć często się zdarza, tak zwanych reklamacji. Jeżeli Pani ma dokumentację, to klient nie ma podstaw do reklamacji, bo on ma... Tak, często jest tak, że klienci zapominają o tym, co było złe i na przestrzeni czasu 2, 4 miesięcy, roku twierdzą, że efekt być może czasami nie jest spektakularny, natomiast tutaj takie obrazowanie multispektralne pokazuje faktycznie, że jest postęp, że zabiegi są efektywne. Także kosmetolog, tak jak tutaj Pan mówi, jeżeli chodzi o reklamację, faktycznie ma niesamowitą broń, ma niesamowite narzędzie, żeby pokazać temu pacjentowi, że te efekty są
i że czasami pacjent jednak się myli. No super, muszę powiedzieć Pani Aniu, że rzeczywiście mnie to przekonuje, tak? W sensie takim, bo ja lubię, jestem konkret, człowiek konkretu, ja lubię mieć czarno na białym, a tutaj mi jesteście w stanie, powiedzmy, dzięki nowej technologii zapewnić. I to, co mnie bardzo też przekonuje, to fakt tego, że to jest dobre narzędzie sprzedażowe, tak? Bo naprawdę wpływa to na realne, jak Pani powiedziała, w praktyce, tak? Zwiększenie ilości klientów, sprzedaży zabiegów aparaturowych i pielęgnacji domowej, tak? Więc... Zdecydowanie też ułatwia się, tak jak już wspominałam, tą sprzedaż kosmetyków osobom, które gdzieś tam do tej pory nie do końca być może sobie dobrze i sprawnie z tym wszystkim radziły, przy takiej diagnostyce nie mają problemu ze sprzedażą. I to Pani zauważyła, tak? I Pani kosmetolodzy też to zauważyli, że tak, to klienci chętniej kupują pielęgnację domową. Ja lubię mieć czarno na białym, a tutaj mi jesteście w stanie, powiedzmy, dzięki nowej technologii zapewnić. I to, co mnie bardzo też przekonuje, to fakt tego, że to jest dobre narzędzie sprzedażowe, tak? Bo naprawdę wpływa to na realne, jak Pani powiedziała, w praktyce, tak? Zwiększenie ilości klientów, sprzedaży zabiegów aparaturowych i pielęgnacji domowej, tak? Więc... Zdecydowanie też ułatwia się, tak jak już wspominałam, tą sprzedaż kosmetyków osobom, które gdzieś tam do tej pory nie do końca być może sobie dobrze i sprawnie z tym wszystkim radziły, przy takiej diagnostyce nie mają problemu ze sprzedażą. I to Pani zauważyła, tak? I Pani kosmetolodzy też to zauważyli, że tak, to klienci chętniej kupują pielęgnację domową. Na koniec, może takie przewrotne pytanie. Co może stracić gabinet, klinika nowoczesna, kiedy nie ma takiej, powiedzmy, podstawowej aparatury pierwszego kontaktu do diagnostyki? Przede wszystkim multispektralna analiza skóry buduje taką wiarygodność. Stawia nas w roli nie sprzedawcy, a eksperta. Osoby, która prawidłowo nie tylko zdiagnozuje, ale też poprowadzi terapię i myślę, że to jest takie najważniejsze. Pani Aniu, zaprosi nas Pani za rok, żebyśmy zobaczyli, że rzeczywiście po roku zweryfikowali te wszystkie informacje, jak to wszystko działa? Oczywiście, jak najbardziej, chętnie się z Państwem spotkam. Zapraszam. To my przyjedziemy. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dziękuję.